Cześć, nazywam się Olek. Opowiem o glas. U nas się mówi glasy. Opowiem o glasach, ale generalnie on tam w ogóle przestrzega, że to się mówi glas, to się nie odmienia. Także da się pisać drugą aplikację na glas, to jest fajna wiadomość. I to, co dzisiaj wam pokażę, to pokażę, jak to robić. Jak robić to również nie mam tego gadżetu, od tego zacznę, to jest chyba najważniejsza rzecz. Byłem na hackathonie, gdzie udało mi się w ciągu jednego dnia skleić to do kupy, zrobić Hello World. Niektórym nawet udało się więcej, także to nie jest takie trudne. Gadżet podobno ma dzisiaj dotrzeć, tylko się spóźni i nie wiem, jak nie stanie. Możliwe, że trochę popsuł. Ale przynajmniej popatrzeć będzie można. No i taki jeszcze disclaimer, czyli ja nie jestem z Google'a, nie mam Glass, to mówiłem, ale pokażę, jak pisać Glassware, czyli aplikacje, które są na Glass, to jest taka nazwa, z którą się gdzieś tam będziecie spotykać w przyszłości. Jak pisać to bez użycia Glass, co chyba tutaj większość osób interesuje, czyli jak pisać to z emulatorem. No i wszystko, co tutaj tak naprawdę pokażę, to się może zmienić, poczynając od API, po różne koncepty. To jest stan na dzisiaj. Na lipiec, czerwiec tego roku. I aplikacje można na Glass pisać na dwa sposoby. Prawdopodobnie będzie można pisać aplikacje w Javie, zwykłe androidowe, znaczy niezwykłe, tylko przystosowane do rozdzielczości, przystosowane do trochę innego interfejsu. I drugi sposób, o którym wiadomo wcześniej, będzie można pisać aplikacje webowe, które przez restowe API komunikują się z Glassem. No i tutaj wchodzimy my, można to pisać w Ruby, czy w Perlu, jak ktoś lubi. Jak pisać to bez Glassa? To jest trudna rzecz. Jest emulator, przyjrzymy się temu emulatorowi i temu, jak to wszystko ze sobą połączyć. Bo sam kod nie jest trudny, ale sklejenie tego i odpalenie to jest chyba najbardziej upierdliwa rzecz developmentu na chwilę obecną. Jest parę dobrych wiadomości. Jest gem, w Ruby taki aktyw rekordowy, który generalnie pozwala pisać aplikacje. Jest OAuth do uwierzytelniania użytkowników. Jest emulator. No i przez to sobie dzisiaj przyjdziemy i zobaczymy, jak to współpracuje ze sobą. Kto wie mniej więcej, nie wiem, czytał przez 10 minut, jak działa Glass i Glass API tak technicznie? Nikt nic nie wie, wspaniale. Wspaniale jestem ekspertem z miesięczną wiedzą. Więc Glass to jest to, co ten pan ma tam po lewej, po waszej prawej stronie. Na górze. I aplikacje przy pomocy Mirror API, no bo jest Glass, to jest Mirror, pisze się zwykłą restową aplikację, tą niebieską, która komunikuje się z Google. Tak naprawdę nigdy nie komunikujesz się, nie wysyłasz requestów do urządzenia, tylko do Google'a i Google już sobie to jakoś tam przesyła wszystko do Glassa. Także wszystkie zapytania idą do Google'a. Uwierzytelnianie jest w oparciu o OAuth, czyli połowa z was się tym kiedyś bawiła, chcąc lub nie chcąc. Wszystko jest restowe, wszystko jest w JSON-ie, nie ma żadnego XML-a. Jest to całkiem fajnie pomyślane. I tak wygląda obraz z Glassa, taki pierwszy. Znaczy, tło jest czarne. Ten czarny to jest tak naprawdę przezroczysty. Jak się założy okulary, no to widzisz, no nic nie widzisz, dopóki ich nie uruchomisz tą śmieszną komendą OK. I wtedy wszyscy na ciebie tak patrzą. OK, Glass cały czas. I generalnie to jest jedna kartka. I taka kartka może zawierać tekst krótki, to jest bardzo istotne, że tu tak naprawdę niewiele się zmieści. Może zawierać obrazek, może zawierać wideo, jakieś bardzo proste menu, ewentualnie grafikę.
To wszystko się robi w HTML-u, w CSS-ie, przy czym Google zachęca, żeby tak naprawdę za bardzo się w tym nie bawić, tylko wysyłać im tekst, oni to ładnie zrenderują. Jeżeli jest jakiś dłuższy tekst, to jest on po prostu czytany. To bardzo dużym wyzwaniem będzie interfejs użytkownika, bo to nie jest taki interfejs, jaki masz w komputerze i to nie jest taki interfejs, jaki masz w komórce. Także za dużo rzeczy tu nie zmieścisz. Można zrobić, wrzucić zdjęcie. No i cały interfejs tak naprawdę ma, to tak głupio opowiadać bez gadżetu, ale żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to się je. To jest tak, jest taki timeline, w którym są takie kartki, po kolei. Na przykład robisz zdjęcie, pojawia się timeline ze zdjęciem, dostajesz SMS-a, pojawia się kolejna kartka na tym timeline z SMS-em i wtedy możesz paluszkiem dotknąć blask z prawej strony i przesuwać do tyłu, do przodu. Czyli tak naprawdę masz przód, tył, czyli tak jak dwie strzałki. I jak jesteś na jakimś zdjęciu, możesz tam kliknąć w górę czy w dół, ja nie pamiętam. Wtedy się pojawia menu. I to menu też możesz sobie przewijać przód, tył, zatwierdzić lub wrócić do poprzedniego. Czyli tak naprawdę interfejs użytkownika składa się z czterech poleceń. Prawo, lewo, tak, nie. Czy bardziej OK i gamma. Co jest dość wymagające przy tym, jak pisze się ta aplikacja. Te komendy głosowe, co się słyszy, OK, glass, take a picture, czy tam foto, no to trzeba dokładnie jedno powiedzieć, jak powiesz drugie, to glass nie słyszy. To są specjalne takie komendy, no powiedzmy, do uruchamiania jakiejś akcji. Nie wiem, jak to się robi w własnej aplikacji. Z tego, co wiem, nie powinno się na rozpoznawaniu głosu polegać w jakimś menu. Można to traktować jak taki po prostu tekst w HTML. Czyli jeżeli użytkownik ci coś powie, to dostajesz jakiś tekst. Co z nim dalej zrobisz, no to już twoje. Ale nie powinno się żadnego menu o to opierać. No i to jest najprostsze zapytanie Hello World, które należy wysłać do Google'a z tokenem, zwykły tekst Hello World i już Google się zajmie tym, żeby to się ładnie wyświetliło. Można to też jeszcze oczywiście opcje dorzucić, można to dorzucić praktycznie całego HTML-a. I odpowiedź, jeżeli wszystko poszło dobrze, dostaje się odpowiedź takiego timeline'u. Tu zwróćcie uwagę, to jest post do timeline'u. Jest to restowo, jest chyba tam 5 zasobów. Jest timeline, notyfikacja i ze dwa jeszcze. Także naprawdę jest to bardzo małe API. Ja go całego nie będę opowiadał, bo to nie ma sensu. Można na przykład, tu jest przykład zapytania, w którym pojawia się opcja, że wtedy, jeżeli tam tapniesz glas, to pojawi się opcja replay. I teraz to działa w ten sposób, że ty wysyłasz takiego posta do Google'a i on się pojawia u kogoś na glasie. Jak w drugą stronę dostać odpowiedź? Do takiej akcji, jak tutaj, wysyła się callback, znaczy tworzy się akcję z callbackiem i wtedy czy dokładnie ustawia się subskrypcja. I jeżeli jakaś akcja zostanie wykonana, to ty dostajesz notyfikację. O tym. Czyli, bo to komputery rozmawiają ze sobą. 21 wiek. Tutaj jest przykład zapytania, które... Tu jest właśnie na samym dole callback URL, czyli tworzy się subskrypcję z jakimś tam odpowiednim tokenem, która będzie aktywna na jakąś specjalną akcję w menu, tak jak tutaj jest to update. No i wtedy zostanie wysłana tam odpowiednia wartość też, którą się definiuje do ciebie. To jest to, co po kliknięciu replay się dostaje, czyli jest właśnie jakiś akcja użytkownika jakiegoś typu z jakimś ładunkiem. I tu są tak naprawdę właśnie dwa wyzwania. Po pierwsze, że ten sposób tworzenia, no to tworzysz API, a nie taką aplikację, czyli trzeba trochę inaczej o tym wszystkim myśleć.
No i drugi sposób, interfejs użytkownika, który jest dość ograniczony, tak jak mówię, w 4 akcje. No i rozdzielczość 640x480. Tak wyglądają te slajdy. Przy czym mają całkiem fajnie to wygląda. Mimo że się wydaje, że w 640, jak pokażesz komuś zdjęcie, to będzie słabiutkie, to wygląda całkiem nieźle. Dokumentacja jest pod linkiem. Generalnie tak, ta prezentacja ma w sobie dużo linków i chyba te linki to jest, jeżeli będziecie kiedyś się tym interesować, to jest to, co jest najciekawsze w tej prezentacji, bo one są usystematyzowane jakoś. No jeżeli chcemy napisać aplikację na Glassa, to zaczynamy Range New Hello Glass, to nam tworzy wszystko. Jedziemy sobie do tego gema Mirror API. On polega na takim gemie, o którym może słyszeliście, Google API Ruby. Taki gem napisany przez Google'a. Nie wiem, czy ktoś się tym bawił. To jest generalnie, ten na dole to jest taki gem do komunikacji z wszystkimi Google'owymi API od Google Plus, bo wiadomo, że Google Plus jest bardzo popularnym serwisem społecznościowym, więc wszyscy na to piszą aplikacje, więc jest na to gem. I co więcej, w dokumentacji Glassa też są przykłady w Ruby, korzystające właśnie z tego drugiego gemu. No i założenia tego Mirror API, tego gemu są takie, że masz aplikację w Railsach, na razie to jest jeszcze starsza wersja. Masz model user, który odpowiada na kilka metod. Ty robisz uwierzytelnianie. A właściwie to device robi, czy co tam innego używasz. Czyli to się bawiło autem. Dobrze. Czyli pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, żeby gadać z Glassem, musisz zalogować użytkownika w Google Plusie. Dostajesz token i potem z tym tokenem już hulasz. Czyli mamy tworzenie jakiegoś użytkownika, potem tworzenie klienta tego API, no i wysłanie tekstu Hello Brook. W założeniu to powinno ktoś na Glassie wyświetlić Hello Brook. Można na przykład tekst, który się wyświetla komuś na Glassie, zmienić. Całe API tego gemu jest takie active recordowe, także tu nie ma jakiejś większej filozofii. Wygląda to fajnie. Kod tego jest trochę paskudny i ja nie do końca wiem, czy można temu ufać. Jest jeden haczyk. To nie działa z emulatorem. To było fajne na hackathonie, gdzie ja zbawiłem się tym gemem, próbowałem i nie działa. Ponieważ GEM korzysta z tego Google API Ruby Client, który wysyła wszystkie requesty do Google'a. A emulator polega na tym, że my tworzymy sobie apkę, która udaje Google'a i udaje Glassy, więc te wszystkie requesty muszą iść do naszej apki. Można pewnie z Monkey patchować ten GEM, żeby requesty szły pod nasz wskazany adres, a nie adres Google'owy. No mi się tego nie udało zrobić tam w krótkim czasie, więc zrobiłem coś innego. I emulator. Emulator jest naprawdę świetny. Ja byłem zaskoczony tym, jak on działa. Jest napisany przez pewnego Austriaka w Pythonie. Nie ma emulatora w Ruby. I chyba na razie się nie zanosi, żeby w ogóle ktoś coś pisał oprócz tego, bo ten całkiem nieźle działa. Mi nie zadziałał lokalnie, ale jestem dupa z Pythona, więc pewnie nie umiałem go zainstalować. Ale na GitHubie jest całkiem długa i fajna instrukcja, jak ten emulator odpalić i jak go wysłać na Google App Engine, żeby z niego skorzystać. No i jest demo. Zobaczymy teraz, czy to wszystko zadziała. To, co wam teraz pokażę, to jest ten emulator. On nie wygląda powalająco. Pierwszą rzecz, jaką trzeba zrobić, to trzeba się... No, chyba już się nawet zalogowałem. Emulator to jest apka w Pythonie.
łączysz się z Googlem, z Gemplusem, tak, i wyświetla coś, co Glass powinien wyświetlać. Tak generalnie wyglądają te slajdy. To jest mój tekst, który wysłałem 2 godziny temu. To jest takie zdjęcie zrobione jakiś czas temu. To mniejsze zdjęcie. No i tu oczywiście mnóstwo takich różnych tekstów. Emulator jest o tyle przyjemny, że jeżeli macie fajną przeglądarkę, to nawet działa zdjęcie, można zrobić. No interfejs jest taki, że ja teraz schodzę właśnie strzałka w prawo, strzałka w lewo, czyli tak jakbym się przesuwał po tym timeline'ie, jak popatrzycie na daty, to coraz dalej. Jeżeli mam zdjęcie, to mogę tu wybrać jakieś opcje, mogę je udostępnić, czyli tak naprawdę skorzystać z jakiejś aplikacji właśnie, wysłać to zdjęcie do jakiejś aplikacji. Jest taka dodatkowa, jest taka standardowa aplikacja w tym emulatorze, która dodaje kota. Sharing. Gdzie jest ten kod? No właśnie. To, ta aplikacja to jest w Pythonie, więc to dlatego... No nie chcę dodać kota. No efekt to... No właśnie trzeba uważać. Ale generalnie to jest emulator, tak? Działa. Mniej więcej. Trochę psychodela. No trochę psychodela. Także mamy emulator i teraz trzeba to pożenić z aplikacją. Jest troszkę klejenia. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że i emulator, i wasza aplikacja to są dwa klienty Google'a. Czyli każdy powinno mieć własny klient ID, własny token. I z jednej strony jest Google'owa, ten emulator Pythonowski, który z Google'em się łączy, i z drugiej strony jest wasza aplikacja, która też łączy się z Google'em, dostaje token i przy pomocy tego tokenu się umierzy. Także dla emulatora, jak się ustawia w Google'ach, w konsoli, opcje trzeba zdefiniować, skąd jest tam, czy JavaScript jest serwowany z URL-u, pod którym jest ten emulator. No w waszej aplikacji to trzeba zrobić tak jak zawsze OAuth, podać ścieżkę do callbacka. Tutaj jest localhost, no to całkiem fajnie działało. I teraz przechodzimy do kodu, który jest tak naprawdę prosty. To już powinniście się domyśleć. Ponieważ nie mogłem skorzystać z tego gema, ale zrobiłem sobie tą aplikację z device'em i UAuthem, to skorzystałem z Faradaya. Czyli stworzyłem klasę connection, która ma jakiś tam initialize. Stworzyłem i oczywiście podałem link do mojego emulatora w Pythonie na Google App Engine. Stworzyłem proste zapytanie, w którym tworzę jakiś tekst, przesyłam wiadomość, przesyłam token, content type, no i URL z aplikacji, URL do stworzenia tego zasobu. No i gdzieś w kontrolerze zrobiłem taki bardzo ładnie, że zrobiłem kontroler, w którym jest jedna akcja. Jak klikniesz tą akcję, to wyślę jakiś tekst tutaj o dowolnej zawartości. Trzeba skądś wziąć token. O jaki token chodzi? Chodzi o token z OmniAuta. Ja to zrobiłem oczywiście najbezpieczniej jak można, czyli zapisałem sobie ten token w sesji.
gdzieś tam, jeżeli user został zalogowany, no to zapisz token i potem z tego tokenu korzystam. I to działa. No i teraz pora na ostatnią rzecz, czyli demo tego wszystkiego. Jest sobie... Jest sobie aplikacja, jak widzicie, na localhoście, jest śliczna. Z tym samym motywem. Czcionka to jest robota, ale ta aplikacja też jest w tej czcionce, to jest taka czcionka do klasa. Bo to oczywiście ma, tak jak tworzyliście aplikację, jeżeli ktoś robi aplikację na iOS-a, no to są tam Apple'owe wytyczne, jak to wszystko powinno mieć, jak to wszystko powinno wyglądać. Google też stara się takie coś wprowadzić, żeby ten look and feel był. No i my sobie zmodyfikujemy kontroler. Jaka wiadomość ma się wyświetlić? No, ładniejsza. Dupa. Ładna dupa. To masz. No dobra. Ja nie wiem, jak jest z polskimi znakami, więc napiszę. No ale zobaczmy, jak. No. Dobrze. Ładna dupa to jest doskonałe moim zdaniem. Tak, ładna dupa jest super. No. Dobra, więc tak, tu mamy aplikację. Tu mamy ten emulator, tak? On działa. Czy tam wyświetla OK Class? To jest coś, co masz powiedzieć, to normalnie. Idealne demo. Kodowanie? Nie. Wchodzi źródłowym? Nie ma logicznego komentarza? Nie używasz drugiego 2.0? Nie. Jak to się pisało? Encoding w kropek UTF-8. OK. No i teraz klikamy. POK. Dostaliśmy 200, czyli wszystko powinno pójść OK. O, coś się nawet zaświeciło. I teraz jak włączymy nasze klasy. O, teraz robię zdjęcie. Także emulator działa. Ładna uwaga. Ja zostałem 200. Jak będzie ten kod? Który kod? Był kod na ekranie. Kod. No mogę spróbować, ale to chyba nie działa, wiesz? Myślałem, że potem robisz to zdjęcie. No nie działa, to nie wiem czemu. Ale to nie ja pisałem tego koda, to jest w standardzie. To, nie? To co ja napisałem, jak widzicie, zadziałało. To jest eksterna dependencja. Podchodziłbym ostrożnie do tego, czy EO się rzeczywiście wyświetli. No to trzeba sprawdzić oczywiście w praktyce. Także tak, można na chwilę obecną napisać jakąś aplikację, która będzie korzystała z tego emulatora. Jak to się ma do prawdziwego klas, to też trochę trudno powiedzieć, bo na przykład emulator zakłada, że wszystkie aplikacje, które się do niego łączą, to jest tak naprawdę ta sama jedna aplikacja, więc nie ma tam rozróżnienia, od jakiego klienta coś przychodzi. Dany request przychodzi, także też pewnie trzeba byłoby to poprawić kiedyś. Ten śliczny kod z ładną lupą jest gdzieś na GitHubie. Prezentacja jest standardowo na Heroku. A ja wam dziękuję. Słucham. Pytanie, co można na tym klasie robić, oprócz zrobienia zdjęcia i wstawienia kota, tak? Można też wyświetlić komuś tekst, tak? Tak, można komuś wyświetlić tekst i był hackathon 2 czy 3 tygodnie temu. I ludzie podchodzili, generalnie wszyscy mieli te same pomysły, czyli na przykład próbowali robić listę zakupów, które ci się wyświetla na klasie, tak? Czyli no, wyświetlasz jakiś tekst, tam listę punktowaną. I mrugnięcie się odkażesz. Nie rozpoznaje. Były różne gry, takie głównie geolokalizacyjne i jedna była naprawdę świetna, bo był po prostu w klasie widok tego, co widzisz, z nałożonym na to jakimiś tam dymkami, czy chyba radarem trzeba było patrzeć na odpowiednie miejsca
pokoju. No, to samo możesz zrobić też z komórką takie AR, ale z glasem jest to dużo fajniejsze, bo naprawdę nic nie trzymasz w rękach. Ja pytam, czy te zdjęcia, które tam robisz przy pomocy tych glasów, to one potem mogą być dobrać twojej aplikacji i możesz sobie przemienić? Tak. To działa w ten sposób, że są te subskrypcje, czyli możesz, u tego, tak jak jest ten kod nieszczęsny, tak jak jest ten kod, to zdjęcie, jeżeli ja teraz kliknę właśnie opcję, to jest share. Jak kliknę share, to pojawiają się aplikacje, do których mogę tego koda share'ować. Tak? To nie jest tak, że biorę biegnucie swoje, masz teraz zdjęcie z kodem? Ale nie, wydaje mi się, że dopóki tego nie szerujesz, to jest tylko urządzenie. Tudzież w Google. Czuję, bo jak wygląda ten proces? Bo nacisnąłeś share, bo jesteś połączony z ubiornosem, teraz ty wciskasz, że chcesz dodać do tego kota i jeszcze musisz coś zrobić, żeby wyszerować dalej? To działa tak, jest zdjęcie, wciskam jeden przycisk. Nie, bo share jest odpowiednikiem wyjścia do jakiejś aplikacji. To jest powiedzmy dopiero tak. Potem efekt możesz sobie... A, czyli to nie jest szerowanie w PC z Nie, chyba. Okay. Nie, wiem, jak to wygląda na profilu plusowy Olka. Ale to działa dokładnie w taki sposób, że jak jest share, to potem masz aplikację po kontaktu, czyli aplikacja musi zarejestrować pod kontakt. O, dziękuję. Czyli możesz mieć tam albo tam Facebooka, możesz mieć komputera, możesz mieć tam osobę, którą dodałaś sobie wcześniej przez weba, jako swój kontakt, który mógł przerować, bo to jest limitowane przez weba przez tej konto. Nie jest wszystkie tej kontakty. Okej. Okay. To jest wideo, można robić. Można nagrywać wideo. Właśnie ja potrzebuję sobie nagrać i też przez wywiad moją wysłać tam tej narzędzia. Wydaje mi się, że tak. Nie, na pewno możesz odtwarzać wideo. Też prawdopodobnie możesz streamować, no ale to są już takie natywne funkcje. No to też trzeba wziąć pod uwagę, że raz. No, że masz ograniczony pewnie internet, gdzieś jak jesteś w górach, tak? I to wtedy streamujesz. Chociaż wszyscy będą oczywiście tutaj śniadanie streamować, nie? Znaczy to też do sensorów, typu orientacji i tak dalej? Właśnie przez API nie. To jest jeden minus tego Mirror API, bo ono daje nam tak naprawdę możliwość tworzenia tych slajdów, usuwania ich, tak, tworzenia jakiegoś szerowania, ale nie mamy dostępu z tego, co ja przynajmniej znalazłem. Znaczy, jest dostęp do lokalizacji, czyli możesz pobrać służebne, ale już do sensorów nie. I to chyba opcja na to będzie przez Androida. Znaczy, przez Androida. O ile też Android zostanie dopuszczony tak naprawdę, bo to też nie wiadomo. Wiadomo, że w ten sposób będzie można pisać aplikacje. Te androidowe, no, dwa tygodnie temu powiedzieli, że chyba tak. Wcześniej nie było o tym mowy. No oczywiście można sobie zlutować klasę i tam po prostu wrzucić coś i w ten sposób się to odbywa, jeżeli ty piszesz coś w Androidzie.